Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym powakacyjnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Mam do powiedzenia jedno słowo. Objection! Cześć! Z tej strony kłania się jak zawsze wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Cześć! Ale dzisiaj nie jesteśmy sami. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Wyjątkowego gościa specjalnego. Patrycja Smok-Szweda z kanału Zagrajnik TV. Cześć, witam! Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, której ktoś to ogląda. Bardzo mi miło, że zostałam tutaj zaproszona i trochę się stresuję. Nie ma czym. Naprawdę nie ma czym. Hold it! Okay. Dobrze, uwaga. To już powoli chyba zdradzamy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak. Ale Patrycja, bardzo to jest nam zdradzamy. Bardzo miło, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bo wiemy, jak wielką fanką jesteś tej serii, o której za chwilę będziemy rozmawiać, a w szczególności o muzyce. I nie ukrywamy, że kiedyś byśmy musieli ciebie zaprosić, kiedy będziemy rozmawiać o oprawie muzycznej do serii Persona, bo też wiemy, że jesteś, no chyba fanką to mało powiedziane tutaj. Tak, fanatyczką. No... Bardzo, bardzo zaskoczyło mnie na przykład w tym roku na Perkonie, jak podchodzili do mnie ludzie i mówili: ty, Matko Boska Personowo, to ty. I to było tak, what? Więc no, nie, jestem ogromną fanką Persony i tej serii, o której dzisiaj będziemy mówić, chociaż świeżo upieczoną, bo ja tak naprawdę tę serię poznałam niedawno. To ty nie jesteś pierwsza, bo z tego co wiem, z tego co pamiętam, Mariusz też ma taką przygodę, ale słuchajcie... Będziemy o tej serii oczywiście rozmawiać. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że Patrycja jest taką ambasadorką cyklu gier Persona i tutaj trzeba naprawdę powiedzieć szczerze, że będziemy musieli ciebie... Już teraz mówimy, zaklepujemy twój termin w kalendarzu, musi się z nami w tym roku jeszcze pojawić i mam nadzieję, że znowu przyjmiesz... zaproszeni i będziemy mogli porozmawiać o tej fantastycznej oczywiście, serii. Oczywiście, ale mi miło teraz. Oh my god. Dobra, miło już było, przechodzimy do konkretów, ale zanim przejdziemy do tego głównego, najgłówniejszego tematu, tradycyjnie muszę wam zadać pytanie, co tam u was słychać? Patrycja, znasz zasady? Tak. Oddaję mikrofon. Co słychać? W co gramy, czy co słuchamy ostatnio? Co słuchamy oczywiście. To jest podcast poświęcony muzyce. Czy w takim razie nie zdradzę, mogę już zdradzić tytuł odcinka, jakby w temat odcinka, bo no, nie ma wielkiego zaskoczenia, ja ostatnio zasłuchuję się muzyką z Ace Attorney właśnie i to z różnych aranżacji, bo o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, ta seria poza tym, że ma genialną muzykę oryginalną, to jej aranżacje orkiestrowe są po prostu fenomenalne. Fantastyczne, tak. I nie tyle, nawet zaskoczyło mnie mnogość tych aranżacji, bo mamy jazzową, mamy orkiestrową, jest jeszcze aranżacja chyba koncertu dosyć niedawnego Tokio Orkiestra. I to jest taka skarbnica. Można siedzieć i słuchać i wynajdywać coraz nowe rzeczy, wątki, które... niby tak się dobrze zna, bo się w tę grę grało. Więc no, zaskoczenia nie ma. Plus może jeszcze tylko dodam, że ostatnio zachwycił nas Splatoon, więc troszkę zaznajamiam się z muzyką Splatoona. A ja zawsze byłam antyfanką. To jest za dużo powiedziane. Po prostu siedziałam i mówiłam, nie zagram. To brzydko, nie podoba mi się. Wow, gra w malowanie podłogi. I przełamałam się na Splatoonie 3 i nie żałuję. I muzyka jest genialna. Ale miałem mniej więcej podobnie z pierwszym Splatoonem. Jak zobaczyłem trailer chyba na E3, czy na Gamescomie, nie, na E3 to było, to sobie powiedziałem, kurczę, jakaś gierka dla dzieci, jakaś strzelanka, okej, to nie jest dla mnie. Tak, tak. Ale zagrałem w pierwszą część, później wsiąkłem w drugą i teraz tylko czekam na trzecią część. Oczywiście najpierw muszę zajrzeć do mojego przyjaciela portfela, a on też nie miał lekko w ostatnim czasie. No tak, tak nie, no teraz to nie są tanie. Nie są tanie. No nie, no to ja tylko mogę dodać, no ja jestem ogromnym fanem tej serii od samego początku, jak się pojawiła. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, tylko takie wcięcie zrobi krótkie, nigdy nie byłem zwolennikiem takich gier, gdzie trzeba
multiplayerze grać i bardzo dużo czasu poświęcać w kwestie takiego, powiedzmy, strzelania. I no, Splatoon mnie totalnie zauroczył, a szczególnie oprawą muzyczną, dlatego ja ogromnie czekałem na trzecią część i to coś czuję, że Patryce, będę ciebie chyba ścigał, żebyśmy się mogli kiedyś na jakieś wspólne sparingowe mecze Jasne, umówić. Nie ma problemu. A mnie już ścigał nie będzie. No dobra, obraziłem się. No ty tam, wiesz, musisz portfel uzupełnić. Jak uzupełnisz portfel, to się będziemy będziemy się nadzieje. Zrobię zrzuta. Objection. Holic, tak więc myślę, że wszystko przed nami. No, Paweł, no wiesz, no, powiem tak, na naszym Discordzie jest grubo, rozmawiamy o Splatoonie i cały czas zbieramy drużynę, no bo chcielibyśmy klan taki założyć, bo jakby nie patrzeć, już pierwsze turnieje są zapowiedziane w Europie i wypadałoby się pojawić, tak więc na takim turnieju czemu nie? No ale to wszystko przed także nami. Także trzymamy kciuki. Jeszcze a propos Splatoona, warto zajrzeć na naszą stronę, tam pojawił się tekst z autorstwa Mariusza o muzyce do serii Splatoon, także jak najbardziej zachęcam. A Patrycjo, czy to wszystko z twojej strony? Myślę, że tak. No to teraz Mario, twoja kolej. Oj, powiem wam, że ja się bardzo cieszę. A cieszę się dlatego, że tak naprawdę czy już kiedyś na łamach naszego podcastu, nie wiem, Pawle, pamiętasz, czy ja wspominałem, że uwielbiam historię o piratach zakrapiane rumem? Mówiłeś przy okazji jednego z odcinków i wiem o co ci chodzi. Doskonale wiem o co chodzi. No to czas najwyższy to nadrobić i tak bardzo się cieszę, ponieważ jakiś czas temu do takiej mojej skromnej domowej pytoteki trafiła 3-płytowa kolekcja wydania winylowego z muzyką do gry Sea of Thieves i od studia Ray. Oboj, co to za muzyka? No i tutaj Robin Billand, no legenda branży elektronicznej rozrywki, stanął na wysokości zadania, no i dowiózł oprawę muzyczną niebywałą, tak? No, która jakby nie powstydziłby się nie jeden filmowy kompozytor, mogę tutaj dodać, i słuchać w niej nie tylko takie bogactwo instrumentalne, ale również dosłownie przygodę, i sądzę, że soundtrack polecam wszystkim majtkom pokładowym, a praktycznie ścieżka dźwiękowa już niedostępna w wersji fizycznych, gdzieś tam ceny wywindowały strasznie w górę. A tak więc jeżeli w jakiś sposób dałoby się wam dostać wersję pudełkową, to bardzo, bardzo polecam, bo to jest przepiękna muzyka. Zaś, a to trochę mnie zmyliłeś, bo myślałem, że powiesz o nowym Monkey Island. Wiesz co, jeszcze nie słuchałem tej ścieżki dźwiękowej Petera McConnella i całej, powiedzmy, legendy, które pozostały dwóch kompozytorów, Clinta Balkina i, kurczę, zawsze zapominam tego, to jest też legenda branży muzycznej, zawsze mam problem z tą trzecią osobą. Oni wrócili i na nowo napisali muzykę do Monkey Island, a nie wiem, jeszcze nie słuchałem tej ścieżki dźwiękowej, gry jeszcze też nie miałem czasu ograć, tak więc wszystko, wiesz, niebawem mam nadzieję to nadrobić. Zaś jeżeli chodzi o drugą propozycję, no to jest Chrono Cross The Radical Dreamers Yasunori Mitsudy. No i chyba nie jest żadną tajemnicą, że tutaj razem z Pawłem jesteśmy ogromnymi sympatykami muzyki do japońskich RPGów. No dlatego kiedy usłyszałem, że powstaje nowa aranżacja utworów do gry Chrono Cross związane z tym, powiedzmy, remasterem, bo to nie można powiedzieć, że to jest remake, no moje serce urosło do rozmiaru soczystego arbuza. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że no album Chrono Cross Radical Dreamers zadowoli najbardziej konserwatywnego sympatyka twórczości Yasunori Mitsudy. No i choć płyta trwa raptem pół godziny, no to w zupełności wystarczy, by docenić raz jeszcze ten kunszt kompozytorski oraz aranżację Mitsudy, który no nadal czaruje swoimi śródziemnomorskimi, celtyckimi melodiami. No i pozycję szczególnie polecam osobom szukających nowych muzycznych doznań. Pawle, a co u ciebie się ostatnio kręciło na krążku? No, jesteśmy w klimatach japońskich RPG-ów, więc nie mogę o tym nie wspomnieć, że cały czas słucham muzyki do Tales of Arise, muzyka autorstwa Motoi Sakuraby, mojego ukochanego.
I szczerze, nadal nie mam pojęcia, co o tej muzyce myśleć. To jest chyba wina jeszcze tego, że jeszcze w tę grę nie zagrałem. Dlaczego nie mam jeszcze zdania? Ponieważ ja przyzwyczaiłem się do tego, że muzyka z serii Tales of jest bardzo... szukam takiego słowa, przygodowa? Nie chcę powiedzieć skoczna, bo to już jest za daleko. Tak. Jest bardzo zachowawcza. Wiesz co, inaczej. To brzmi tak, jakby każdy utwór na tym albumie miał jakieś takie szczególne znaczenie. Tak jakby się pojawiał w jakimś szczególnym momencie w grze, ale to brzmi tak, jakby każdy tak naprawdę utwór przez całą grę, nie wiem, miałem takie wrażenie, że każdy utwór tam rzeczywiście był jakby, nie wiem, najważniejszy, występował w jakiejś, nie wiem, szczególnej scenie, takiej bardzo ważnej, takim, no nie wiem, jak to nazwać... Brak słów, jednym słowem. Taki trochę jest, o, może inaczej, jest trochę bardzo doniosła. Jest trochę bardzo doniosła. Tak jak mówię, tak by Tales of poszło w taką troszkę jeszcze bardziej poważniejsze klimaty. Musiałbym zagrać tę grę tak na dobrą sprawę, żeby zobaczyć chociaż kontekst. Także tutaj jestem trochę zmieszany, chociaż jest jeden motyw, który się nazywa Flame of Hope, jest to motyw bitewny i tam Moto i Sakuraba daje z siebie 100% Sakuraby. To jest motyw, po którym można poznać jego rękę. Tam słuchać te motywy znane z poprzednich Talesów, czy nawet z Baten Kaitos, chyba trochę zapomniany JRPG z GameCube. To jest... bo jakbyś miał porównać to do serii Star Ocean od Sakuraba albo Valkyrie Profile, to jest mniej więcej ta sama, bo ja mam zawsze problem, takie wcięcie tylko zrobię, bo żebyśmy nie poświęcili za dużo dzisiaj tego czasu na wstęp, poza tym mamy tutaj niesamowitego gościa, więc wypadało też, by wykorzystać to. Ja tylko dodam, że chyba Sakuraba przez wiele lat, w mojej opinii od czasów Star Ocean trzeciej części, na pewno nasi słuchacze, którzy i nasi stali słuchacze i też czytelnicy z Discorda, no to tutaj mnie raczej obrzucają, będą chcieli obrzucać pomidorami, ale w mojej opinii od czasów Star Ocean trójki, tyle of Time, no to Sakuraba niewiele się u niego zmieniło w tej stylistyce. Ja owszem... Właśnie Sakuraba stara się, nie wiem, szukać jakiejś takiej nowej drogi, ale mimo wszystko jak posłuchasz sobie chociażby motywów bitewnych, to jednak wracają te stare... Progresywny rok te stare, dalej to jest taki. Dokładnie, wracają te stare tropy, wracają te stare sztuczki. To się naprawdę świetnie słucha. No nie, tak jak mówię, muszę najpierw zagrać w grę, ale Sakuraba pojawia się też w innym kontekście w ostatnim czasie, ponieważ może to wszyscy wiedzą, może nie, ale Motoi Sakuraba pojawi się obok Michiko Naruke, czyli z autorką muzyki do serii Wild Arms w Eidon Chronicle. To jest tytuł, na który bardzo, bardzo, bardzo czekam. I zobaczymy, co oni tam wymodzą, ale jednocześnie czekam... Spadkobierca... Spadkobierca Suikodena. Genzo Suikoden. Genzo Suikoden, który jeszcze w dodatku w przyszłym roku doczeka się własnego remastera. Nóżki tuptają, co? Nóżki tuptają! Będzie pięknie, będzie wspaniale. O Jezus, byłem tak przeszczęśliwy, jak zobaczyłem te obrazki. Z jedynki, z dwójki, te wszystkie, wiesz, gameplaye, które były ponagrywane na Tokyo Game Show. I chyba nawet cieszę się, że przy muzyce niczego nie majstrują. Czyli tak naprawdę postawili na jakieś, wiesz, rozwiązania gameplayowe, oczywiście grafika, ale muzyka Miki Higashino i Keiko Fukami pozostanie bez zmian. Zresztą widziałeś to wideo, które ci podsyłałem, tak? Czyli walka z Necklordem. O Jezu, ciary te same co te 20 ponad lat temu. O Jezus, tak. Gra, w którą zagrałem ile? Prawie 30 razy. No to myślę, że przy tej odświeżonej części to już będzie okrągła 30, tak mi się wydaje. To będzie piękne. No dobrze, drogi i droga, przechodzimy do głównego tematu naszej rozmowy. No, tu już zostało trochę zaspoilowane, będziemy rozmawiać o muzyce do pierwotnej trylogii Phoenix Wright Ace Attorney. Tu warto byłoby wspomnieć o tym, czym ta seria jest, czym ta gra jest, dla tych, którzy jej nie znają, może nie kojarzą. Otóż Ace Attorney, bo tak jest prawidłowy tytuł, to jest...
się Gaikuten Saiben Yamigori Gaituten, tak? Czy jakoś tak, nie? Tak, weź. Ten Saiban. Połamały. O. Ten Saiban, tak, Saiban. O, dokładnie. Gaitan Saiban. O, proszę bardzo. Idealnie, dobrze, Patryce, że jesteś z nami. Gra połączenie visual novel z przygodówką point and click autorstwa Capcom. Pierwotnie została wydana w 2001 roku jedynie w Japonii i na Game Boy Advance'a. Tak. Trzy pierwsze części pojawiły się w Japonii 2001 do 2003 bodaj trzeciego albo czwartego. I dopiero po kilku latach, bodaj pięciu czy sześciu latach, seria zagościła w Europie i Ameryce Północnej na Nintendo DS. I w ten sposób otrzymaliśmy trzy części: Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All i mój ukochany Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Na czym polega ta gra? Wcielamy się w postać młodego i dosyć, no, obiecującego. Nie bójmy się tego słowa, obiecującego, choć niedoświadczonego prawnika tytułowego Phoenixa, który bierze na swoje barki sprawy... Nietypowe? Ja będę powiedzieć, bardzo, o Jezu, bardzo nietypowe, bardzo nietypowe. Jak na japońskie klimaty, wiadomo. Chyba niektórzy by powiedzieli, że niemożliwe do rozwiązania nawet. Tak, beznadziejne. Bardzo beznadziejne. Oczywiście, tak jak to w typowej przygodówce, szukamy wskazówek, rozmawiamy ze świadkami i tak dalej, ale to prawdziwe, najprawdziwsze mięsko dzieje się w drugiej części gry, czyli na sali sądowej, gdzie przesłuchujemy świadków, wytkamy im błędy, nieścisłości, oczywiście prezentujemy dowody, no i próbujemy robić wszystko, żeby uratować tego naszego klienta, obronić go i przedstawić prawdziwego sprawcę, prawdziwego przestępcę. Tak, no, można powiedzieć, że Phoenix Wright... Można powiedzieć, że Phoenix Wright Ace Attorney okazał się dużym sukcesem. Nie bójmy się tego słowa, ale to okazał się bardzo dużym sukcesem. Można by też tak powiedzieć, ja nie wiem, czy bardzo niespodziewanym. Spodziewał tego, że bardzo niespodziewanym. Tak jak mówiłem, ukazały się trzy gry na Nintendo DS, ta pierwotna wersja, ta pierwotna odsłona. Później mieliśmy szereg sequeli, poznaliśmy m.in. Apollo Justice, poznaliśmy również spin-off z udziałem Milesa Edgeworth'a, czyli prokuratora, przyjaciela i jednocześnie głównego rywala Phoenixa. Phoenix pojawi się również w innej postaci jako wojownika w grze Marvel vs. Capcom. No i ostatnią taką odsłoną z serii Ace Attorney, czyli The Great Ace Attorney Adventures, ukazała się kilka lat temu w Japonii i dopiero po kilku latach pojawiła się również ta odsłona w Europie na Nintendo Switch. A także jedna malutka ciekawostka, że Phoenix Wright raz połączył siły z profesorem Lightonem, czyli już zupełnie inna gra, chociaż mechanika częściowo została zachowana. Tak jak mówię, było mnóstwo części, mnóstwo spin-offów, mnóstwo zabawy, ale my przyjrzymy się tej pierwotnej odsłonie Ace Attorney, czyli Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All i Trials and Tribulations. Zanim przejdziemy do tej muzycznej strony trylogii, chciałbym, Patrycja, ciebie zapytać o to, jak wyglądały właśnie twoje początki z tą serią. No więc moje początki są, jak mówiłam, już dosyć niedawne i nagłe, ponieważ ja jestem posiadaczką trylogii na Switchu i po prostu nagle pod koniec roku była jakaś turbopromocja z racji tego, że Ace Attorney jest mi znane chociażby z memów i z tego kreatora rozmów na Twitterze na przykład. On się chyba nazywa objections.lol czy coś takiego. Tam po prostu ludzie tworzą całe jakieś fikcyjne rozprawy, na przykład czy, nie wiem, czy płatki to zupa i tam ludzie rozmawiają ze sobą przez ten kreator. No i
Tam były jakieś inne kreatory również w internecie, to tak. Powstało ich od cholery, tak na dobrą sprawę, ale ile radochy z tym, niesamowite. Tak, i ja wsiąknęłam od razu. Co prawda, można łatwo się odbić, jeśli tej grze nie da się szansy przejść ponad ten pierwszy trial. Bo ten pierwszy trial jest bardzo wprowadzający, jest oczywisty i ma się wrażenie, że no, co jest, ta gra robi, pokazuje mi oczywistości. Czemu ludzie się nad tym tak zachwycają? I dopiero ona rozwija skrzydła w tym drugim i pokazuje cały ten absurdalny humor, który się kryje, łącznie z przysłuchiwaniem papugi i tak dalej. Wspominałeś właśnie o części z doktorem Laytonem i ja w tę część nie grałam, ale tam widziałam, że Phoenix z Mają, która jest jego asystentką, mają tam piekarnię i pieką chleb. I to jakby jest idealnie podsumowuje, jaka ta gra jest absurdalna i genialnie absurdalna. Phoenix jest właśnie taką, on jest taką uroczą ciapą. On jest początkującym prawnikiem, który w tej pierwszej części totalnie jest miażdżony przez Edgeworth'a i przez innych prokuratorów, a mimo to od razu pała się do niego sympatią, bo my też się czujemy początkujący, tak? To jest pierwsza część. I nagle ktoś nami wyciera podłogę. I on ma taką siłę, taką energię i wierzy w swoich klientów, co tak, no, tak jest... może drobny spoiler, ale trochę go to gubi w drugiej części na przykład. Tak, i o tym będziemy jeszcze mówić. Ta druga część jest bodaj najmroczniejszą z tej całej trylogii. Albo jedno, może trójka trochę potem też uderza w te mroczne nuty, ale nie spoilerując. Nie, ja się totalnie zakochałam. Najciekawsze było dla mnie to, że w momencie, kiedy odpaliłam Ace Attorney i zaczęły lecieć te utwory, ja ich nigdy wcześniej nie słuchałam, a miałam wrażenie, jakbym je znała od dawna. I to było niesamowite, bo to wszystko tam tak pasowało. Wszystkie te utwory miały sens w tym konkretnym momencie. Wejście do sali sądowej, kiedy jesteś totalnie początkujący, ten majestat tego budynku, tych ludzi, którzy tam są i od lat po prostu ich reputacja wyprzedza ich i ty musisz się z nimi zmierzyć. No, genialny utwór, który leci w momencie, kiedy zaczynasz dochodzić do prawdy. To wszystko się tak kleiło, te puzzle wszystkie jakby wpadły na swoje miejsca i ja nawet nie jestem w stanie określić dlaczego. Po prostu ja miałam wrażenie, że ja tę grę znam od dawna, mimo że w nią nigdy nie grałam. I to było niesamowite. No i no ja cały czas o tym będę mówić, ale humor w Ace Attorney i absurdalność tych spraw i to jak one są pokręcone i to jak Phoenix łapie się rzeczy niemożliwych i potem zawsze jakoś, nie wiem, się wywije i wykręci i przeblefuje i wyjdzie na jego. Jest to niesamowite. Jestem zakochana w Ace Attorney i nie mogę się doczekać, aż dorwę Miles Edgeworth Investigation i dalsze części. To ja ci mogę powiedzieć, że w tej części, w tej grze również się zakochasz. W samym Milesie Edgeworth. Ja już się w nim zakochałam. Też jakąś ikoną. No to jesteś zgubiona. Oby, żeby twój mąż tego nie słyszał. Ja myślę, że on się też zakocha. Nie ma wyboru, nie ma wyboru. O muzyce, tak jak mówiłem, jeszcze wspomnimy, bo tak, jest tam taki dreszczyk emocji, taka adrenalina, taka napompowana, zwłaszcza jak słuchasz no tę muzykę. No i też dlaczego, to też o tym też ale powiemy. Ale to do tego jeszcze przejdziemy oczywiście. Tak, do tego jeszcze przejdziemy. Mariusz. Ojej. Dajesz swoją historię. No, ja powiem tak, aż wstyd się przyznać, ja nigdy tej trylogii nie skończyłem, chociaż prawdę, jedyną konsolą Nintendo, którą tak naprawdę przegapiłem, no to mam na myśli o tej przenośnej konsoli, no to właśnie był Game Boy Advance. Ja przespałem wtedy tą generację tej przenośnej konsoli, tak poza tym to wszystkie posiadałem w kolekcji, ogrywałem. I pamiętam, że jak już w tym 2005 bodajże, albo 2006 już miałem tego Nintendo DS-a i tak zacząłem odkrywać te wszystkie gry, to nie było tak od razu, że ta gra do mnie trafiła, bo gdzieś tam powiedzmy przeczytałem. Z racji tego, że to już taki był dla mnie czas, kiedy bardzo mocno zacząłem wsiąkać w świat muzyki do gier wideo, chociaż to już trwało wiele, wiele lat wcześniej, no to ja przez to, że Noriko Iwadare znałem z muzyki do Grandi, pierwszej, drugiej odsłony, chociaż trzeba od razu powiedzieć i też będziemy... Tutaj warto wtrącić, tak. Noriko Iwadare tworzy muzykę do trzeciej części, czyli Trials and Tribulations, a wcześniej do dwóch pierwszych odsłon muzykę stworzył Naoto Tanaka.
Taki krótki wtrend z mojej strony. Tak, no o kompozytorach jeszcze będziemy rozmawiać na pewno i Ładara nie był tym głównym kompozytorem, bo te wszystkie melodie, o których będziemy jeszcze dzisiaj niejednokrotnie mówić, odpowiedzialny w głównej mierze to był Masakazu Sugimori. Ale to o tym zaraz będziemy rozmawiać. Ja poprzez to, że ja zobaczyłem w jego dyskografii, że on napisał muzykę, zacząłem jej słuchać, muzyka mnie zaintrygowała, no i postanowiłem w jaki sposób, w jaki to już nie będę tutaj dochodzić, ale no udało mi się pozyskać tą pierwszą część, zacząłem ogrywać, ale powiem szczerze, że się troszeczkę odbiłem od tej gry. To jest o czym Patrycja powiedziała, że trzeba przejść tutaj ten prolog i po tym prologu jakby tą dalszą, dopiero się ta gra rozwija, ona pokazuje ten potencjał, który drzemie w tym tytule. I wiem, że był ten czas, ja przeżyłem ten czas, kiedy to było ogromne zainteresowanie tą produkcją. Niemniej jednak no, wiemy, że te lata 2000 i troszeczkę nieco później to były najlepsze, takie powiedzmy jedne z lepszych momentów dla konsol i dla japońskiej branży gier wideo. Gier było no, co nie miara, no i ciężko było wszystko ogrywać. Ja dopiero do tej serii wróciłem tak jak, no tutaj jak Patrycja powiedziała, że ona dopiero rozpoczęła, ja tak samo rozpocząłem na nowo na Nintendo Switcha, udało mi się tą kolekcję zakupić, zarówno też tą nową, tą taką powiedzmy trylogię, tą japońską, tak, która nigdy wcześniej nie była dostępna na zachodzie i od chyba niespełna półtora roku już można ją spokojnie czy na e-shopie, czy sprowadzając sobie pudełkową wersję z Japonii, można pozyskać. I pamiętam, no, co tu już od razu powiedziałem, to co mnie ujęło i myślę, że niejednokrotnie będziemy do tego wracać, no to wiadomo, sam główny bohater, Phoenix Wright i tak samo sama muzyka, która jest piekielnie melodyjna, nawiązująca do wszelakich gatunków muzycznych, ale nie jakby tutaj nie wyprzedzając pewnych faktów i rzeczy, o których będziemy w kolejnym segmencie rozmawiać. No, moja historia była krótka i początki były bardzo burzliwe, związane z tą trylogią, bo nigdy do końca nie skończyłem. Mi się wydaje, Pawle, ty jesteś tutaj z Patrycją chyba najbardziej do przodu z wszystkimi odsłonami. Ale jakby muzycznie, od strony muzycznej byłem praktycznie na bieżąco. Zawsze jakby udawało mi się przysłać teoretycznie wszystkie ścieżki dźwiękowe z tej serii, ale wracając jakby na odpowiednie tory, trylogię bardzo dobrze znam, a szczególnie no pierwsza część, która miała zdecydowanie chyba największy wpływ na to, jak później oprawa muzyczna do kolejnych odsłon Phoenixa Wrighta, ona jakby się rozwijała, ona była jakby tym fundamentem tego, jak później te otwory brzmiały. Tak więc z mojej strony no, ta historia zaczęła się już w momencie, kiedy pojawiła się Nintendo DS-a, no teraz kontynuuję i mam nadzieję skończyć na Switchu. No a Pawle, no ja przypuszczam, no u ciebie chyba się to na Adwencie już zaczęło, co? O Jezus, nie jest tak łatwo. U mnie też zaczęło się to nadejście. W zasadzie to był początek mojej zabawy z Nintendo DS. Jednymi z moich pierwszych gier był Final Fantasy 3 czy The Legend of Zelda Phantom Hourglass. I pamiętam, że przeczytałem w PSX Extreme recenzję, nie pamiętam, albo to było drugiej, albo trzeciej części. Marcin Kosman, czyli Koso, bardzo się zachwycał tą grą i mówił, jaka ona jest świetna, wspaniała, najfajniejsza seria na handheldy i tak dalej. Ja sobie powiedziałem, ok, dam jej szansę i nie pamiętam, w jaki sposób zdobyłem pierwszą część, ale odpaliłem ją i też na początku miałem taki vibe, że okej, okay, fajnie, jest rozprawa sądowa, bronię swojego klienta. Ta pierwsza sprawa w pierwszej części jest taka trochę niemrawa, przynajmniej na samym początku, ale im dalej w las, tym jest po prostu lepiej. I później siedziałem trochę jak na szpilkach i starałem się
No też jedna rzecz, bardzo ci przerwę, no też nie bójmy się mówić, mówimy o visual novel, tak? O dosyć nietypowej visual novel, tak na dobrą sprawę. Ja mam taki love and hate relationship z visual novelami, bo no nie wszystkie do mnie trafiają tak naprawdę. Bardzo, bardzo się staram, wiem, że mnóstwo zdolnych ludzi pisze na fajne historie, ale nie wszystkie do mnie trafiają. Phoenix Wright jest właśnie taką grą, która we mnie trafiła. Także pierwsza część pyknąłem prawie że w kilka dni. Byłem bardzo zaskoczony tym dodatkiem piątej rozprawy, której nie było w oryginalnej części na Game Boy Advance. Później zdobyłem drugą, troszkę gorszą, chociaż rzeczywiście odrobinkę mroczniejszą część, też była fajna, antagonistka, czyli Franciszka von Karma, też mi się bardzo spodobała, która jest chyba takim, Boże, jakby to powiedzieć, taką górną granicą absurdu, jeśli chodzi o bycie prokuratorem, chociaż ci, którzy grali w Ace Attorney, wiedzą, że to nie jest ostatnie słowo wypowiedziane przez Capcom. No i trzecia część, która jest moją ukochaną, nie tylko ze względu na Godota, który jest moim przeukochanym prokuratorem, tak, ale w ogóle ze względu na to, że jakby powiedzieć, w pierwszych odsłonach to wyglądało w ten sposób, że masz po prostu rozprawę i one są ze sobą niepołączone, a tutaj macie tak naprawdę grę, gdzie każda rozprawa w jakiś sposób łączy się ze sobą i to dosyć naprawdę bardzo sprawnie, także mieliśmy tak naprawdę jedną wielką fabułę rozciągniętą przez całą część, dlatego ta trzecia część jest moją ulubioną, a później już poszło z górki, zdobyłem Apollo Justice, zdobyłem Ace Attorney Investigation Miles Edgeworth. No, drugą część mogłem jedynie obejrzeć na YouTubie, ponieważ nie trafiła nigdy do graczy spoza Japonii. No, wiem, że tworzone jest teraz tłumaczenie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zagrałem w tę odsłonę, gdzie łączy siły z profesorem Lightonem. Później było oczywiście Dual Destiny i Spirits of Justice na 3DS. No i ostatnie, czyli The Great Ace Attorney, który chyba w ubiegłym roku? Tak, chyba w ubiegłym roku trafiło do nas na Nintendo Switch, także można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o serię Ace Attorney, to jestem na bieżąco. Ja uwielbiam tę serię, uwielbiam ten klimat sądowy, rozwiązywanie tych zagadek, kłócenie się ze świadkami. I miałem kiedyś taki... No i poszukiwanie poszlak, tak? Jakby nie patrzeć. Oj, szukanie poszlak, przedstawianie dowodów, wszystko, ale najfajniejsze co? Nintendo DS miało... I zresztą 3DS też miało funkcję mikrofonu, więc mogłeś krzyknąć objection do mikrofonu, co mi się zdarzało wielokrotnie w mieszkaniu i raz pamiętam chyba, raz mi się zdarzyło krzyknąć tak gdzieś na ulicy albo w autobusie, bo po prostu tak się wciągnąłem, że nawet nie zauważyłem, że ludzie są dookoła mnie i gdzieś jadę i wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli, że krzyczę do jakiegoś urządzenia. Nie powiedział, panie ma biletu, tak? Miałem bilet, przepraszam bardzo. Okej, tu zostały poruszone oczywiście wątek muzyki, także myślę, że możemy przejść do tego punktu, kolejnego punktu naszej rozmowy, mianowicie w jaki sposób muzyka z Grace Attorney uchwyciła ten klimat sądu. Tu mogę tak zagaić na sam początek i później, Patrycja, chciałbym poznać twoje zdanie. Ja pamiętam, jak zagrałem w tą pierwszą odsłonę, to, na co zwróciłem uwagę, to jaka muzyka jest grana na samym początku, kiedy jesteś na sali sądowej. Kiedy poznajesz sędziego, kiedy jesteś na tej galerii, na tej galerze, na sali sądowej i leci taki utwór, który mógłby zostać zagrany w takim serialu sądowniczym. Tak, on tak mi się to absolutnie onieśmielający. Tak. Ten utwór ci pokazuje, jaki ty jesteś mały i niedoświadczony w stosunku do tego, co się na tej sali dokładnie będzie działo. Dokładnie. Czujesz tę potęgę tej sali. Paweł, to jest utwór Court is now in session chyba bodajże, tak? Tak. I czujesz tę potęgę, no nie, tej sali sądowej, ten ciężar, który spoczywa na barkach tego niedoświadczonego prawnika. Ale tam naprawdę ten motyw zadziałał. Ja naprawdę poczułem ten klimat sądowy, ale im dalej, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli
posłuchacie sobie tych motywów, kiedy Fenix obala teorię, czy tam obala to, co mówi świadek. The true objection, revealed chyba bodajże też. Objection, tak, i revealed. Tak. Ja przy tym drugim utworze ja dostawałem ciarki. Mm-hmm. Ja naprawdę czułem takie ciarki, takie podniecenie, taką adrenalinę. A, że na zasadzie, udało mi się, tak. Tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Także wiesz, ten początek rzeczywiście taki troszkę niemrawy, ale im dalej to kółeczko się kręciło, tym bardziej byłem zajawiony. I chyba tylko to sprawiło, że chciałem zagrać dalej, zobaczyć jak te sprawy dalej się potoczą. Ale im dalej, tym wiadomo, nowe postaci, nowe utwory również i nowe miejscówki. Patrycja, ja bym właśnie chciał ciebie zapytać, jak to wygląda z twojej perspektywy, te doświadczenia z muzyką do Ace Attorney w tej pierwotnej trylogii. Mm. Czy udało się uchwycić ten klimat sądowy, no, czy to poszło jakoś tak trochę? Oczywiście, że tak. I powiem więcej, to bardzo fajnie ewoluowało, chociaż ja na przykład nie jestem za wielką fanką muzyki z drugiej części. Druga część też, tak jak u ciebie, tak, jest moją najmniej ulubioną. Dalej fajną, ale najmniej. Ale teraz po czasie widzę, jaki to miało sens, bo ta część była bardzo mroczna. Ale może zacznijmy od początku. W pierwszej części, tak jak już mówiłam, czujesz, że tam wszystko klika i jest takie spójne. Ta muzyka, ten ogrom i majestat tego sądu, ci faceci w garniturach wystylizowani, absolutnie wypacykowani, i ty, mały Phoenix, który musi totalnie beznadziejną sytuację obronić. I mnie urzekło, to chyba było w pierwszej? W drugiej. Tam był taki argument, który on musiał podać, który mnie totalnie rozłożył na łopatki. Co to było? Aha, to było coś takiego, że zegar nie spóźniał się o 3 godziny, on się śpieszył o 9. O, i to Jezu, było, tak. I to był totalny deal breaker. W pierwszej części pierwsza rozprawa. To był totalny deal breaker, a ja mówię, Jezus, jaki to jest absurd, kocham tę grę, nie? Przecież to jest takie nic, to tak nic nie znaczy, a to się okazywało, że to totalnie znaczyło. I im dalej, tym było jeszcze lepiej. Przesłuchiwanie papugi i tak dalej. Ach, przesłuchiwanie papugi. Muzyka potęguje emocje cały czas, można by tak dokładnie. I ona też jeszcze fajnie zgrywała się z tymi zapętlonymi animacjami, więc w momencie, kiedy Phoenix tam kornerował tych świadków, to ta muzyka pędziła. Ona totalnie nabierała takiego pędu i sprawiała, że jeszcze bardziej tak, chcesz jakby z tego coś wyciągnąć, i nagle bang, wchodził Miles Edgeworth i cię sprowadzał do parteru i trzeba było zaczynać wszystko od nowa. I jedynka mnie totalnie zachwyciła. Muzyka z jedynki zachwyciła mnie tak bardzo, że gdy zagrałam w dwójkę, to się prawie obraziłam na tę grę. Że czemu nie było tych samych utworów? Tam się w ogóle... Wy mi pewnie powiecie, o co chodzi, bo ja coś tam czuję podskórnie, ale nie jestem w stanie tego uchwycić. Tam się chyba zmieniło instrumentarium. Tam nie było już takich basowych tych utworów. One były takie bardziej delikatne. Tak, zmieniło się troszkę instrumentarium, ale też tempo. Mm-hmm. Znaczy tempo troszkę, to odrobinkę było przyspieszone, zwłaszcza to słychać przy Pursuit, mm-hmm, ale no jakim kosztem? No, nie? No rzeczywiście ten Pursuit Cornet, który występuje w każdej części, tylko wiadomo, inne aranżacje, inna muzyka i tak dalej, ale jednak ta w drugiej części była po prostu jakaś taka... One były nie, bardziej... Jakoś mnie tak nie pompowało. Cały ten soundtrack z dwójki był bardziej taki melancholijny. To się nawet już przejawiało w mm-hmm utworach, które były z przesłuchań. Pierwsze utwory z pierwszej gry o przesłuchaniach były takie rytmiczne, takie jednostajne. W dwójce wlazła taka jakby harfa, jeśli tak mogę nazwać, i to było takie mega relaksujące, jak na sprawy, które się tam działy. I potem, ja to doceniłam po czasie, chociaż na początku bardzo mnie to irytowało, to był taki klimat takiego niepokoju, bo te sprawy zaczynały być coraz bardziej mroczne i faktycznie potem te kawałki się sklejały. Dalej nie jestem ich taką fanką jak tych z jedynki albo z trójki, ale teraz widzę, o co tam chodziło. Tam były sprawy, które były bardzo obciążające dla Phoenixa. Była też ta cała... Cały ten plot z jedynki troszkę przeniósł się na dwójkę. Nie będę spoilerować, ale on tam bardzo, bardzo rozpaczał za pewną osobą. I to wszystko było takie... Nie jesteśmy już niedoświadczeni. Ten sąd nie jest już takim gmachem niezdobytym. Już mamy jakieś tam doświadczenie, ale jesteśmy w momencie... Sędzia cię zna. Sędzia cię zna i sędzia jest śmieszny.
ale jest bardzo niepokojąca i przygnębiająca atmosfera i ty musisz się zmierzyć ze swoimi ideałami jako adwokata. Tam mam na myśli na przykład ostatnią sprawę i to świetnie oddaje. I jak na początku, to jest akurat ciekawe, że od drugiej części te wszystkie utwory, które pojawiały się przez całą grę, czyli właśnie te z przesłuchania i z kornerowania, one miały zupełnie inny wydźwięk w ostatniej sprawie, bo tam się rozplatały wątki, które przez całą grę się nawarstwiały. I tak samo było w Trójce, a Trójka, to ja się po prostu zgadzam z tym, co powiedziałeś. Godot to jest jakiś Bóg, naprawdę. Nie tylko kawy, po prostu Bóg. Uwielbiam tego typa i to jest mój ulubiony utwór, którego sobie puszczam z zapętlonej wersji w jazzowej aranżacji, łącznie z... To jest jazzowy, utwór taki typowo jazzowy. Tak, a jeszcze... Mega spokojny. Jeszcze z tej płyty jazzowej Ace Attorney, on jest przegenialny. Ja sobie go puszczam na zmianę z Beanie w the Mask z Persony i to po prostu leci non-stop. Ja po prostu zakatowałam te utwory. Jak sobie czytam książkę, to leci to i to. Koniec. To są dwa utwory, które lecą u mnie non-stop. Tak jeszcze a propos trzeciej części, oczywiście Piercy Corner jest tam moim ulubionym kawałkiem, jeśli chodzi o trzecią część i w ogóle całą serię, ale nie wiem, czy zauważyłaś, ale jest tam również, postaram się nie zaspoilować za dużo, jest tam również motyw walki z głównym bossem. Wiesz, o co mi chodzi? Kiedy musi przedstawić taki ostatni dowód w sprawie, taki naprawdę ultimate dowód i pojawia się motyw Persyt, czy z Objection? Nie, z Persyt. Z pierwszej części, tak, ale tak. Kompletnie nowej aranżacji. Jezu, tak, tam dodali perkusję. Ja początku... Mnie to rozwaliło mózg. Jak ja to usłyszałem? O matko święta, ja sobie powiedziałam... Ja też. Tak, wracamy do korzeni. Dokładnie, ja już się odbraziłam po tej obrażonej dwójce, odpaliłam tę trójkę i ta muzyka była genialna i nagle zrobili coś takiego. I tam naprawdę ma taki pazur ten utwór. No bo to jest, wiesz, ostatnia walka, ostatni dowód, ale taki ultimate. Jak podasz coś nieprawidłowego, to musisz pozamiatane, musisz po prostu oddać odznakę, już nie jesteś adwokatem. Takie, dokładnie, tak. Jezus, już nie masz kilku tam tych wpadek, no nie? Nie ma czegoś takiego. Ultimate penalty. Ultimate penalty, po prostu odchodzisz z zawodu. I mam takie, o nie. Tak i nie, przegenialne. Ale rozwiązanie tej sprawy to było jakieś nieporozumienie. Naprawdę tak uważasz? Tak. Ja miałam gulę w gardle. Wiesz, ale właśnie o to chodzi w całej tej serii w sumie, że tam logika jest... Te sprawy rzeczywiście trącą taką potężną logiką. Trzeba naprawdę wysilić mózg i też trochę wyobraźnię i tam się pojawia ten motyw myślenia thinking outside of the box. Tak, nie? I to jest... Myślę, że to jest takie podsumowanie tego, co się w tej serii dzieje. Cały ten plot twist i ta intryga w ostatniej, ostatniej sprawie faktycznie nie ma sensu, bo można było to rozwiązać o wiele łatwiej, ale wtedy nie byłoby gry. więc... Nie, wyszło bardzo fajnie, się jestem zachwycony. I jeszcze utwory z przesłuchania z trójki. O Jezu, szczególnie te rozwinięcie, bo utwory z przesłuchań mają podstawową wersję i rozwiniętą w zależności od tego, im dalej jesteśmy w tym przesłuchiwaniach. I on tak świetnie ewoluuje. Jezu, jak on ewoluuje i napędza. I co znowu w trójce działo się to nagminnie. W momencie, kiedy zaczynasz grę i są te pierwsze sprawy, to czujesz się taki pumped up, nie? Ale fajnie, ta muzyka mnie nakręca. Potem dochodzi do ostatniego triala i ta muzyka to jest twój gwóźdź do trumny, bo musisz przesłuchać totalnie bliską ci osobę i nie chcesz tego robić, albo właśnie musisz ujawnić prawdę, której nie chcesz zrobić. I to jest takie, oh my god, nie? Więc ja uwielbiam to. A utwór Godota to już w ogóle na początku był taki uwodzący, taki bardzo namiętny i teraz on zupełnie tak nie brzmi po ukończeniu tej gry. Taki nonszalancki również, tak. Bo Godot też ma takie usposobienie, że do wszystkiego podchodzi na luzie, wypije te 20 kaw, jest zadowolony. Dokładnie tak i nagle kończy się gra i ten utwór już tak nie brzmi. I to jest piękne. To jest piękne. To jest piękne. Ace Attorney jest piękne. O Jezu, a żeśmy się powzruszali. Strasznie, ale no, takie ja rzeczy mówię, tylko w podcaście Słuchaj Gier, tak, więc pamiętajcie, to jest piękny moment. Dokładnie, tak, te motywy z przesłuchań, na początku jest spokojnie, ale później okej, dobra, kręcimy śrubę i po prostu działaj samodzielnie. Dokładnie, jakoś sobie dasz radę. Mariusz, twoje doświadczenia.
To znaczy, wiesz, wracając do twojego pytania, tak, jak za pomocą muzyki gry Phoenix Wrighta Ace Attorney jakby uchwyciły klimat sądu, ja bym powiedział, że nawet ta muzyka poszła o jeden krok dalej. Bo znaczy już to było wspomniane w naszej rozmowie, bo trzeba pamiętać tak, że sama seria i wszystkie te jakby odsłony z tej gry, one mają bardzo dużo wspólnego z Visual Novel. Tylko ja bym powiedział, że ta Visual Novel w tym wypadku troszeczkę ewoluowała tutaj, ponieważ mamy też jeszcze elementy gier point-clickowych, które no jakby nawiązują chociażby do tego, że trzeba szukać tych dowodów, poruszać się między tymi wszystkimi planszami. No i tutaj jakby to, że ta gra jest visual novel i tu praktycznie, pamiętajmy o tym, nie ma jakby dialogów mówionych, wszystko jest pisane. No i to z automatu, o czym nam mówi, no to, że to nawiązuje też do tych wszystkich lat, kiedy muzyka budowała wszystko, tak? No bo wiadomo, że w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obraz, jak jeszcze dodatkowo dochodzi dźwięk bohaterów, aktorów, którzy podkładają pod postacie, to już czasami nieco zdarza się nam, jeżeli muzyka nie jest wystarczająco taka, powiedzmy, wybijająca się, no to gdzieś tam po prostu zanika. No i tutaj wiemy wszyscy, że w przypadku Phoenixa Wrighta, no, Ace Attorney, no to tutaj nie ma mowy o czymś takim. Ta muzyka jest bardzo ważna, jest jakby takim, powiedzmy, ukrytym trochę bohaterem. Ona kreuje nam całą tą, powiedzmy, zawiłość wokół tych wszystkich spraw, które przechodzimy. I tutaj jakby tu jest ogromna zasługa dla Masakazu Sugimori, bo on jakby tutaj jest odpowiedzialny za powstanie tych ikonicznych tematów, tak? I ja te sobie oryginalne, też oryginalne, które pojawiły się na Game Boy Advance. Dokładnie, tak? No przecież Defendant Lobby, So It Begins, no budowanie tego takiego, powiedzmy, napięcia. I tuż też Patrycja o tej gitarze basowej, perkusji wspomniała. No przecież mamy też już też powiedziane Court in Now in Session, mamy Cross Examination, prawda, Moderato, Trick and Deduction, The True Revealed i Phoenix Wright oczywiście Objection, i można byłoby jeszcze wymieniać. I ta pierwsza część jest bardzo bogata, to jest wór niesamowitych tematów, które były później inspiracją dla pozostałych kompozytorów, którzy po części starali się wyciągnąć z tych popularnych utworów i dodać coś od siebie, ale z różnym, to oczywiście wiemy, skutkiem to bywało, bo jednak wszyscy lubimy wracać do tej pierwszej części. Oczywiście, tak jak tutaj też powiedzieliście, że w trzeciej części pojawiły się nowe postacie i dzięki temu mogliśmy usłyszeć równie dobre tematy, ale trzeba byłoby też sobie śmiało powiedzieć, że inspiracja. Kompozytorzy bardzo mocno się inspirowali tu na pewno muzyką klasyczną, bo mamy też Jana Sebastiana Bacha. No w pierwszej części mamy Just for All Opening, to jest Toccata e Fugue, tak? Numer 9. Tak, w sekwencji snu Feniksa. Zgadza się. W pierwszej i chyba ostatniej rozprawie się dobrze pamiętam. Tak, no i to też widać ewidentnie, jak chociażby Sugimori się tutaj inspirował muzyką poważną, no ale to mało tego, no przecież mamy muzykę taneczną, mamy jazzową, później które przerodziły się w różnego rodzaju aranżacje jazzowe, do których już bardzo zachęcamy, żebyście sobie przesłuchali. Patrycja tutaj daje znak jakości. Bardzo. Zgadza się. No tak więc myślę, że Phoenix Wright, jeżeli chodzi o muzykę, poszedł o krok dalej i sądzę, że stał się też po części inspiracją chociażby dla profesora Laytona, tak? W którym też na pewno kiedyś, o którym kiedyś będziemy rozmawiać. Tam jest troszeczkę więcej tego jazzu, takiego smooth jazzu momentami. Natomiast Phoenix Wright to moim zdaniem jest... Pogadamy o Laytonie. Jeszcze będziemy rozmawiać. Tak, natomiast niespecjalnie zgodził. Natomiast mi się wydaje, że Ace Attorney to jest kopalnia pomysłów, wiedzy wielogatunkowa. Na pewno jest tutaj dużo nawiązań do muzyki poważnej, no i też, powiedzmy, takiej muzyki
klubowo-taneczny troszeczkę, bo mamy funky, wiadomo. No, moglibyśmy nieskończoność o tych gatunkach mówić i to, że na przykład czy uchwyciła ten klimat sądu, no ciężko sobie wyobrazić, kiedy oglądaliśmy na pewno gdzieś tam za dzieciaka albo będąc już nastolatkiem jakieś filmy, seriale, to zazwyczaj też powiedzmy sobie szczerze, ta muzyka polegała na tym, że ona gdzieś miała wzbudzać taki, wiadomo, albo niepokój, a tu jest to troszeczkę momentami na odwrót. Oczywiście jest, są takie powiedzmy kompozycje, które wprawiają w nas nastrój grozy, tak? Ale jednak przez to, że mówimy cały czas o grze tekstowej, no muzyka to jest normalne, że musi w tej grze budować te napięcie, suspense, no i te wymienione już przez nas wszystkich, przez nas te wszystkie utwory, no jakby spełniają tą swoją rolę. Ja bym jeszcze o jednym takim cichym bohaterze powiedział na sam koniec tego pytania, że oprócz muzyki ogromną rolę też spełnia sound design, czyli jak jest Objection, prawda, i te wszystkie elementy, takie jingle można by powiedzieć, ogromną rolę spełniają, bo gdzieś tam później nam to zapada w pamięć mocno. Dokładnie. Jak ten pojawia się jingle Objection albo Hold It, albo odkrycia czegoś, prawda, że nagle odkrywamy. No to, a, nie że... tylko, to nie tylko voice-overy, no. Tam jeszcze masz, wiesz, stukanie młotkiem, tak, ten szmer tłumu, który ogląda tę rozprawę, to wszystko buduje właśnie ten cały potężny klimat sali sądowej, na której ty się znajdujesz. Tak, trzaski o biurko, jak oni właśnie robią te Objection. Jako ciekawostkę powiem, że ja montowałam ostatnio film o Ace Attorney i każdy ten dźwięk, bo ściągnęłam sobie taki plik dźwiękowy, każdy rozpoznajesz w momencie, kiedy to było, mimo że to są takie dźwięki, które mają no, milisekundy. I to jest niesamowite. Każdy ten dźwięk jest bardzo charakterystyczny. Tak, i spełnia bardzo ważną rolę i tutaj zachęcamy, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, odsyłamy was do linku od Patrycji, gdzie będziecie mogli też ten film sobie zobaczyć. Pawle, ja chyba na razie nic do dodania tutaj więcej nie mam, tak więc jak ty to, co tutaj, jakie swoje trzy grosze chciałbyś dodać? Znaczy ja w sumie mogę tylko podsumować to, co żeśmy powiedzieli, czyli ta muzyka do Ace Attorney jak najbardziej idealnie uchwyciła ten klimat sądu, ale i także tego, co się dzieje poza nim tak naprawdę, czyli dostajemy cały szereg najprzeróżniejszych gatunków muzycznych, tam nie ma dwóch, trzech, nie, ten, tych gatunków muzycznych jest od groma, mamy tego cały wachlarz i widać, że kompozytorzy się chyba dobrze bawili tworząc te wszystkie utwory, ale tak jak mówię, najważniejsze mięsko pojawia się tak naprawdę na tej sali sądowej. Ten utwór właśnie początkowy, kiedy poznajemy, no cóż, kiedy sąd otwiera rozprawę, kiedy poznajemy oskarżenia od prokuratury i tak dalej, ten motyw na samym początku tej rozprawy, no właśnie pokazuje ciężar tego sądu, tej sprawy, którą mamy się zająć. No i oczywiście te późniejsze motywy, jak Objection właśnie, czy Pierce It, czyli to, co dodaje nam tej adrenaliny, to, co nam pokazuje, okej, idziemy do przodu z naszą sprawą. Także jakbym miał w dużym skrócie podsumować, to tak, jak najbardziej muzyka w grze Ace Attorney uchwycił klimat sądu, a jeszcze bardziej pomagał właśnie tutaj sound design, czyli właśnie te okrzyki, te uderzenia o stół, te uderzenia młotkiem, ci ludzie na galerze, którzy oglądają tę rozprawę, to wszystko bardzo pomaga, mimo, i to jest akurat zabawniejsze, mimo że dźwięk na Nintendo DS był, no, troszkę trzeszczał, słychać było jakieś takie naleciałości jeszcze z Game Boy Advance'a, ale mimo wszystko te dźwięki zagrały, ta cała muzyka zagrała i ten klimat w dużym skrócie było czuć nie tylko z głośników. Słuchajcie, w taki sposób chciałbym troszkę smooth przejść do kolejnego tematu naszej rozmowy, mianowicie czym muzyka do Ace Attorney wyróżnia się na tle innych gier, no nie wiem, może visual novel albo gier point and click, nazwijcie to jak chcecie. Myślę, że tu bardziej Ace Attorney przypomina tą visual novel. Tak jak na początku wspomniałem, ja z visual novelami mam taki love and hate relationship. Nie wszystkie gry mi podchodzą, nie wszystkie mi się podobają. Niektóre takie mają
drobne wady w sferze dźwiękowej, muzycznej, które nie do końca mi pasują. Ja tutaj, nie wiem, możliwe, że w podcaście czy w recenzji zachwalałem pod niebiosa Valhalla, czyli symulator baristy, że ma fantastyczny soundtrack, ale jakbym miał to podsumować jako całość, troszkę gra trochę nie trąci takim klimatem, który chciałby trącić tak naprawdę. Fajna muzyka, fajna historia, ale no nie oddaje takiej imersji, jak to jest w przypadku Ace Attorney. Ja w Ace Attorney czuję się jako ten prawnik. Ja przeczytałem czy usłyszałem opinie naprawdę mnóstwa ludzi, którzy mówią, że poszli na prawo właśnie dlatego, że zagrali w Ace Attorney. Poznaliśmy takiego chłopaka na Perkonie, który właśnie na chyba pierwszym roku prawa i powiedział, że przez Ace Attorney. I to jest, ja się naprawdę nie dziwię. A jeśli chodzi o muzykę do Ace Attorney, ja przyznam się bez bicia, że ja miałem kilka dzwonków na telefonie z tej serii, czy Ace Attorney, czy Ace Attorney Investigations, bo są po prostu świetne. Bardzo dobrze się ich słucha również i poza grą, one pompują taką adrenalinę. No nie wiem, Patrycja, wyprowadź mnie z błędu. Czy ja zwariowałem? Nie, absolutnie nie zwariowałeś. Tym bardziej, że mój cały telefon jest zawalony utworami z Ace Attorney. Na dzwonku mam Steel Samuraja, motyw ze Steel Samuraja. Oczywiście ten... Jak Edgeworth. Tak, ale oczywiście nie ten instrumentalny, tylko ten właśnie... Poleci w tle. Ten MIDI. O Jezus. Ale to ja się przyznam, że jako sygnał SMS miałem objection przez jakiś czas. O, pięknie. Ale właśnie, jak twoim zdaniem, czy ta muzyka do Ace Attorney w jakiś sposób wyróżnia się na tle innych gier? Może niekoniecznie visual novel, ale gier generalnie. Czy jednak może nie ma się czym podniecać? Może to ja przesadzam. Absolutnie jest się czym podniecać. Ta muzyka, w ogóle już abstrahując od gier, ona się pojawia wszędzie. Jeśli jest jakiś mem, który, nie wiem, tyczy prawników, to przeważnie to będzie Ace Attorney. Ja słyszałam tę muzykę w filmach, które zupełnie nie miały związku z Ace Attorney. Po prostu to się przebiło poza tę grę. Jakiś pierdylion przeróbek. Dokładnie różnych. Tak. Ja jestem akurat osobą, która... Ja DS-a dostałam w zeszłym roku, więc mnie zupełnie ominęła cała to DS-owe szaleństwo i niestety Nintendo zamyka sklep, więc wszystkie gry, jakie będę mogła kupić, to fizyczne z drugiej ręki za miliony monet, więc pewnie długo, długo będę zbierała tę bibliotekę. Więc mnie to ominęło. Ja byłam osobą, która grała w przygodówki, te klasyczne przygodówki point and click i niewiele miało muzykę, która zapadała tak w pamięć jak muzyka z Ace Attorney. Jeśli chodzi o visual novele, no to też jakby dopiero od kilku lat poznaję ten grunt i chyba najbardziej zapadły mi w pamięć soundtracki z Danganronpy i z Doki Doki Literature Club, a reszta coś tam plomkało. To jest naprawdę niesamowite, jak ta muzyka, tak jak mówiłam, ona od pierwszych nut sprawia wrażenie, że jest na odpowiednim miejscu i że ty ją znasz, mimo tego, że pierwszy raz grasz w tę grę. I to jest coś, co nie dzieje się przy każdej grze, jaką odpalasz. Nie wiem, ja tak na przykład miałam, jak pierwszy raz usłyszałam Coldplay w gimnazjum. Było takie, o kurczę, mi się wydaje, że ja te wszystkie utwory znam, a dopiero jakby to poznaję. I to się dzieje tak rzadko i to jest takie piękne, kiedy już się dzieje. Więc dla mnie ta muzyka, nie wiem, dla mnie też trochę wyprzedziła swoje czasy, bo Ace Attorney dalej jest żywe. Ta trylogia, ona była z 2001 roku. Tak niewiele brakowało, żeby ona nie została wydana w Ameryce, bo oni czekali na sukces tej gry i dopiero stwierdzili, że na DS-a ją wydadzą. Tak niewiele brakowało, a nie doświadczylibyśmy tego absolutu, jakim jest Ace Attorney. I nie, po prostu ta gra zasługuje na to i nie bez powodu ta muzyka jest taka charakterystyczna. Po prostu, tak jak powiedział Mariusz, to jest taki drugi bohater. Nawet nie ukryty, bo ta muzyka totalnie nadaje tempo grze. No, chociaż trzeba przyznać, że ona jest najlepsza wtedy, kiedy się wyłącza, bo wtedy się okazuje, że trafiliśmy z argumentem. bo w grze jak ona się nie zatrzymuje, to znaczy, że spapraliśmy. Więc czasami się jest złym, że ta muzyka dalej leci. Ja uważam, że ona się absolutnie wyróżnia na tle przygodówek, w które grałam. Jestem w niej totalnie zakochana
i im więcej osób będzie ją znało, tym lepiej, bo naprawdę jest co. Musimy ją promować jak najbardziej. Tak, tak. Wszędzie, gdzie się zamierzam da. To zrobić, to podobnie jak z Personą. Bardzo dobrze. Na pewno słyszałaś, Patrycja, ale wychodzi boks winyli cały. Nie słyszałam. Naprawdę? To wyślę. Tak, wyślę ci później link, gdzie można kupić. Tak, gdzie się na pewno ucieszy. No. Mariusz, jak twoim zdaniem, czy... Czym muzyka do Phoenixa Wrighta się wyróżnia na te inne gier? A ja bym powiedział, że ona się nie stara w ogóle wyróżniać, bo ona jest tak... Jakby w porównaniu do tego, co widzimy na obrazie cały czas, no to trzeba byłoby sobie zastanowić, jak zachodni gracz albo osoba, która może nie ma do końca, nie wiem, styczności z grami wideo, jakby sobie wyobrażała dźwięki rozprawy, tak, albo muzyki. Ja myślę, że daje, że tutaj kompozytorzy, mówię o wszystkich kompozytorach, którzy mieli okazję pracować przy tej całej, powiedzmy, serii Ace Attorney, starali się zawsze robić ku przekór temu, jakby sobie, nie wiem, potencjalny gracz. Ja nie mówię teraz o graczach, którzy mają bardzo dużo do czynienia z japońskimi produkcjami, bo to jest dla nas taka oczywistość, że ta muzyka będzie może właśnie nieoczywista, tak? Że ona jest niekonwencjonalna, ale dla osoby, która jest takim zachodnim graczem, który gra, nie chcę oczywiście tutaj nikogo, nie chcę generalizować i też nie chcę jakby dzielić, tak? Że, ale zdarza się tak, że osoby, które grają w jakieś poszczególne gatunki muzyczne i grają w gry i tam słyszą jakieś gatunki muzyczne, to jakby mieliby styczność z Ace Attorney, to kompletnie by się nie spodziewali tej muzyki w takiej grze, tego typu gry. Ja myślę, że czym się właśnie wyróżnia, to na pewno tą taką niekonwencjonalnością. No, trzeba też pamiętać o jednym, że muzyka do Ace Attorney tak przenikła do świadomości i kultury japońskiej, no, że przecież pojawiły się wszelkiego rodzaju spektakle teatralne, tak? Tak. W Japonii. Chyba bodajże też jest serial anime, jest film pełnometrażowy, chyba nawet musical jest. Tak więc on się tak mocno przebił do świadomości jakby nawet nie tyle co japońskich graczy, ale jakby całej społeczności japońskiej, że to jak ta muzyka ma też jakby ogromny wpływ potencjalnie później miała na pozostałe produkcje japońskie i też zachodnie, no to tylko pokazuje, że ona jakby stworzyła nowe podejście i nowy gatunek, bym powiedział, podgatunek do gier wideo. Bo wydawałoby się, że ta muzyka musi być od razu jakoś tak, powiedzmy, mroczna. Owszem, jest mroczna, ona jest czasami nawet, można by powiedzieć, stwarzając taki dreszczyk nam trochę dodaje, ale ja bym powiedział jeszcze to, że ona jest bardzo melodyjna, tak? Ona musi być zresztą melodyjna, mocno wpada w ucho. I na pewno w porównaniu do tych zachodnich produkcji to ona się bardzo mocno wybija, no i jest jakby taka, powiedzmy, nieprzewidywalna. I myślę, że to jest słowo, to chyba, że ona jest nieprzewidywalna, że słuchacz się kompletnie nie spodziewałby się takiej muzyki, tego typu gry. I myślę, że w porównaniu do tego, co już ty powiedziałeś, Patryca, visual novel i point-and-clickowe gry, to jest zupełnie inna liga. Myślę, że wydaje, że właśnie Ace Attorney stworzył swoją własną ligę i ta muzyka, co najlepsze, jest tak unikatowa, że kiedy wychodzą ścieżki dźwiękowe, niezależnie od jakiejś odsłony Ace Attorney, one się rozchodzą automatycznie. Naprawdę, teraz, żeby z niektórych odsłon, a szczególnie z tej oryginalnej trylogii, żeby dostać ścieżkę dźwiękową, to naprawdę trzeba się natrudzić. Dlatego Laced Records w tym roku, bodajże chyba w czerwcu, zapowiedział, że wydają trylogię oryginalną, a na płycie winylowej, tak więc bardzo dużo ludzi się rzuciło na to, ponieważ naprawdę płyty CD są bardzo trudne dostępne i czasami niektóre to są białe kruki, gdzie ceny windują w okolicach nawet $100. Więc ja sądzę, że odpowiadając na to pytanie, to, że jest bardzo mocno indywidualna i nieprzewidywalna ta muzyka. I tym się właśnie mocno wyróżnia na tle pozostałych gier. No, pogadaliśmy o
przeszłości, bo ta pierwsza trylogia Setoni pojawiła się no już ponad 20 lat temu. Także tak, jesteśmy starzy. No, przez ten czas pojawiło się kolejne odsłony, czyli wersje części na 3DS-a, pojawił się spin-off z Milesem Edgeworthem, pojawiła się również nowa postać, czyli Apollo Justice. Obecnie sam ogrywam The Great Ace Attorney na Switcha, który po kilku latach dopiero pojawił się na starym kontynencie. Patrzę również na stronę korporacyjną Capcomu i czytam tam, że łącznie wszystkie gry z serii sprzedały się w liczbie ponad 9,5 miliona egzemplarzy, także jest naprawdę, naprawdę nieźle. Ale popatrzmy w przyszłość. Chciałbym was zapytać o to, jak waszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość serii. Czy będą nowe gry powstawały, czy Capcom sobie da spokój, a jeśli będą powstawały, to nie wiem, jaką muzykę może chcielibyście tam usłyszeć? Patrycjo. No więc ja, z racji tego, że jestem nowa w tym fandomie, troszkę się cieszę, że weszłam tak późno, ponieważ patrzę, z jaką częstotliwością te gry wychodzą. I ta ostatnia odsłona, która też dzieje się w przeszłości, prawda? Bo ona się dzieje w przeszłości. Tak, feudalna Japonia. Tak, dokładnie. No, ja mam bardzo dużą nadzieję, że Capcom... Zresztą czemu miałby porzucić? Przecież te gry dosyć dobrze się sprzedają i są bardzo rozpoznawalne. Jak na przykład wejdzie się na Twittera i nie wiem, tam się na przykład śledzi artystów, którzy robią fanarty, to jest bardzo dużo fanartów z tych nowych części, więc one są chyba dosyć popularne, tak mi się wydaje. Nie wiem, jeszcze nie grałam. Więc ja tylko mam nadzieję, taką małą nadzieję, że będzie więcej części z Phoenixem i bardzo bym chciała, żeby tak było. Nie mam pojęcia, jak tam, bo słyszałam, że tam jego historia jest dosyć zamknięta i już nie ma czego dopowiadać i że pozamiatane, no to jakby dopiero przede mną, ale im więcej, tym lepiej, więc ja mam nadzieję, że tak będzie. A muzyka? Dla mnie jakby nie ma co zmieniać, jest idealnie, więc ja tylko mam nadzieję na więcej. Mariusz, jak z twojej perspektywy ta przyszłość będzie wyglądać? Zresztą, ty jesteś chyba z największym tutaj fanatykiem, chociaż myślę, że patycji niewiele brakuje do twojego fanatyzmu. Ja jeszcze muszę jeszcze trochę tak nadrobić, żeby się wdrożyć i faktycznie mieć jakby cały ogląd na tę serię i wtedy jakby wypowiadać się na temat tej przyszłości, ale ja tylko mogę powiedzieć, na co mam nadzieję teraz po ograniu trylogii. Tak więc ja powiem tak, jeżeli chodzi o przyszłość, ja sądzę, że ta przyszłość jest bardzo różowa. To znaczy możemy się na pewno spodziewać kolejnych odsłon, biorąc pod uwagę, jak ta gra została przyjęta na zachodzie i że w Japonii w dalszym ciągu no, jakby kontynuuje ten sukces, tak, który Capcom zapoczątkował tam na konsoli Game Boy Advance. I to jest mi się to, co zawsze podoba w całej jakby w elektronicznej rozrywce w Japonii, że oni się nie boją eksperymentować, tak? Że tworzą takie bardzo niekonwencjonalne przecież pomysły. Kto by pomyślał, że będziemy dzisiaj rozmawiać o prawniku, w ogóle o sądzie, tak? No, to tylko pokazuje, jak Japonia jest wszechstronna i pomysłowa w swoich jakby powiedzmy działaniach i miejmy nadzieję, że to nie ustanie. To znaczy, tak jak to już Patrycja też dosyć dużo powiedziała, ale ja ze swojej strony tylko krótko mogę dodać, że tutaj przyszłość serii nie jest zagrożona. No, jesteśmy świadkami przecież wszystkich tych remasterów, remake'ów na Switchu. Nie znam liczb dokładnie, ile się sprzedała ta wersja cyfrowa, czy tam powiedzmy pudełkowa, ale sądzę, że Capcom może spać spokojnie, bo ma ogromną oddaną rzeszę fanów, sympatyków. I sądzę, że ona jakby będzie cały czas pozyskiwać, tak? No, tak, Patrycja ona teraz przeżywa drugą młodość przez te wersje wydane na Switcha w 2019. To jest niedawno, 2019. Tak. Tak, no więc Patrycja jest najlepszym przykładem. Ja jestem jakby kolejnym, że
No, sądzę, że takich osób jak my na pewno, no ty jesteś już emerytem tutaj w tym wypadku, Pawle, bo ty jesteś chyba dziadkiem z białą brodą. No dzięki. A w kwestii oczywiście AZ Attorney, ale sądzę, że tutaj nie ma co tutaj za bardzo się rozwlekać. Ja uważam, że jak najbardziej i życzę sobie i tego nam, żeby ta seria jakby była dalej taka, powiedzmy, oryginalna, bo wiesz, w porównaniu z Yakuzą, no dziś Yakuza się w pewnym momencie, Pawle, niestety skończyła, no. Co ja tu mogę powiedzieć? Musiał być w terenie Yakuzie, teraz Like a Dragon. Czy mam się do ciebie przejść? No. To więc, wiesz, Pawle, co ja mogę powiedzieć? Ja się cieszę, że te Phoenix Wright jest. Ja sobie tylko życzę, żeby tylko były odświeżone te ścieżki dźwiękowe, żeby można było faktycznie kupić, jeżeli ktoś chce mieć wersję pudełkową, ale warto wspomnieć, że cała chyba seria, chyba większość nawet odsłon jest przecież na Spotify, tak? Więc jeżeli bylibyście zainteresowani, wcześniej nie znaliście tej serii i chcielibyście przesłuchać tą muzykę, no to zachęcamy tutaj do przesłuchania na Spotify, bo z tego co ja wiem, to Capcom chyba udostępnił wszystkie ścieżki dźwiękowe. Tak więc, no... I życzę sobie, że dalej, żeby to była kontynuowana. Tego sobie naszym słuchaczom, słuchaczkom, widzom. Co dodać? Okej, to jeszcze 3 grosze ode mnie. Oczywiście też myślę, że przyszłość Ace Attorney jest raczej przedstawiana jest w pozytywnym świetle. Nie, tak jak zostało wspomniane, niedawno otrzymaliśmy odświeżoną wersję gier z Nintendo DS na Switcha. Dostaliśmy również The Great Ace Attorney, które, jeśli mam być szczery, to jest chyba najlepsza odsłona Ace Attorney, jeśli chodzi o rozgrywkę i jeśli chodzi o muzykę. Ja to mówię szczerze, ja to mówię serio. A jeśli macie okazję zagrać, no naprawdę, naprawdę warto. Myślę, że Capcom mogłoby się pokusić również o wydanie tych pozostałych części na Switcha. Tutaj mam na myśli na przykład Apollo Justice, czy również te późniejsze odsłony, które wyszły na Nintendo 3DS. Może Ace Attorney Investigation z Edgeworthem, nie mam bladego pojęcia. Trudno mi tylko wyobrazić sobie, co jeszcze ewentualnie można wycisnąć z tej serii. No, to akurat zostawiam mądrym głową z Capcomu. Niemniej jednak ja sam sobie życzę, żeby ta seria dalej trwała i dalej powstawała, bo naprawdę trudno, żeby Capcom postąpiło tak samo jak Konami, czyli ma świetną serię i ją po prostu odrzuci gdzieś na bok. Zarzyna w pacinko. Zarzyna, tak dokładnie. Myślę, że w jakiś sposób ona jeszcze będzie rozwijana. Może Phoenix wróci, nie wiadomo. Może przyjdzie jakiś nowy główny bohater, którego też polubimy, bo dlaczego nie? Możemy jedynie poczekać i zobaczyć. No w tym roku niczego się nie dowiedzieliśmy od Capcomu, czy... będą tworzyć nową część. Także pewnie jeszcze poczekamy na jakieś konkretne zapowiedzi. I tak jak Mariusz powiedział, tak, wszystkie utwory, soundtracki do wszystkich odsłon tych, no tak, głównych odsłon i również spin-offu są dostępne w serwisach streamingowych, między innymi Spotify. Polecam jak najbardziej. Warto wszystkie przesłuchać. Moi drodzy, dotarliśmy do samiuszkiego końca naszego odcinka. Udało nam się rozwiązać zagadkę. Naprawdę, wspólnymi siłami udało nam się rozwiązać zagadkę, że no Phoenix Wright Ace Attorney, no to jest niebywała seria, z którą warto się zapoznać, szczególnie pod kątem muzyki. Dziękuję, Patrycja, udało nam się dzięki tobie też rozwiązać tą zagadkę. Ojej, sklebiacie mi naprawdę. Gdyby nie wy, to bym daleko nie zaszła. No, wspólnymi siłami udało nam się rozwiązać. Udało się jak najbardziej. Objection. Udało się jak najbardziej. Tak jak powiedziane zostało, jeśli chcecie zagrać, ta pierwotna trylogia jest dostępna na Nintendo Switch, ale również na PC-ta. Jest promocja na Steamie. Jezus, bierzcie. Bierzcie jak dają. Tak, jest promocja, więc warto się temu przyjrzeć. Słuchajcie, Patrycjo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że dzisiaj byłaś z nami i miałaś czas, ochotę i siły, żeby z nami pogadać. To ja dziękuję, naprawdę.
Patrycja Smoczfreda z kanału Zagranik TV. Tak, jest, odsyłamy właśnie też na kanał, który warto naprawdę śledzić, szczególnie pod kątem niektórej z zawartości, a jeżeli jesteście tym bardziej... Niektórej, wszystkiej zawartości. Czekaj, daj mi dokończyć. Jeżeli szczególnie jesteście fanami japońskich produkcji, no to tutaj musicie, no nie ma innej opcji. To jest most. Zgłębiamy temat, więc będzie więcej japońskich rzeczy na kanale, mam nadzieję. Suikoden. Aha, no tak. O, usłyszałem takie, nie? Nie, jestem otwarta, jestem bardzo otwarta. Patrycja Smokszwedo z kanału Zagranik TV, dzięki jeszcze raz bardzo za to, że byłaś. My również Wam serdecznie dziękujemy i przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału na YouTubie, subskrybowaniu podcastu na Spotify. Gdzie my tam jeszcze jesteśmy? Panie, gdzie my nie jesteśmy? To jest, trzeba sobie zadać takie pytanie. No, na pewno wszędzie jesteśmy, jeżeli macie nawet elektroniczną lodówkę, do której powiecie otwórz się sezamie, no to na pewno też usłyszycie podcast Słuchaj Gier. No i też dziękujemy naszym patronom za wspieranie tej naszej działalności, bo podcast to oczywiście jest jeden ze segmentów, którym się zajmujemy na co dzień, a tych segmentów jest o wiele, wiele więcej, tak więc wasza nieustająca pomoc na pewno pomaga, no co tutaj powiedzieć, no w rozwijaniu naszej pasji i dzięki temu możemy się dzielić z wami informacjami i nie tylko od czasu do czasu jakiś winyl wydamy, tak więc no dziękujemy, że jesteście z nami, no i też dodam tutaj, nie zapominajcie o tym dzwoneczku, który czeka na YouTubie, żeby od czasu do czasu wam się przypomnieć, że coś istnieje, takie coś jak Game Music. Tak jest, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotify, na SoundCloudzie, na Google Podcast, w zasadzie na każdej platformie podcastowej, także słuchajcie, subskrybujcie, no i wspierajcie, jeśli macie taką ochotę, jeśli rzeczywiście warto nas wspierać. Bardzo serdecznie dziękujemy. To był 50. Tak, przejdą. Tak, tak. To był 59. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze z uśmiechem na twarzy Wasz wierny samuraj kłania się serdecznie w pas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mariusz Borkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.